Felietonach historii czerwonej miało nie być o wydarzeniach bieżących, tylko o historii. No, dzisiaj jednak sytuacja jest wyjątkowa, nietypowa, dlatego zdecydowałem się nagrać materiał o tym, jak należy prowadzić wojnę z wojną. Sytuacja zagrożenia, kryzysu zawsze weryfikuje postawy moralne, ideowe. Wychodzi z człowieka to, co w nim najlepsze, tudzież często najgorsze. Dzisiaj będzie mowa zarówno o współczesności, jak i historii, o tym, czego się z niej nauczyliśmy, a raczej wciąż nauczyć musimy, co widać po postawach niektórych działaczy, tak zwanych lewicowych komentatorów. Róża Luksemburg o postawie drugiej międzynarodówki w roku 1914 wobec wybuchu wojny światowej powiedziała: dumny okrzyk, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, na polach bitewnych zamieniono w rozkaz: proletariusze wszystkich krajów, podrzynajcie sobie gardła. Hegel powiada gdzieś, że wszystkie historyczne fakty i postacie powtarzają się, rzec można dwukrotnie. Zapomniał dodać: za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa. To z kolei Karol Marx o prawidłach historii. Gdy tak zwane patriotyczne wzmożenie udziela się parlamentarnej lewicy, nawet części radykalnych lewicowców, anarchistów, którzy wzywają do wojny oraz bezwarunkowego poparcia sojuszu zbrojnego jednego z imperializmów przeciwko innemu, trudno nie sięgnąć po takie cytaty. Ich jest o wiele więcej. Możecie sobie spojrzeć do dzieł zarówno Marksa, jak i Róży Luksemburg, żeby się o tym przekonać. I zachowały one, jak widać, swoją aktualność. Zamiast ulegać wojennej propagandzie, warto spojrzeć na tradycję ruchu robotniczego w Polsce. Jednym z jego filarów był antymilitaryzm, sprzeciw wobec wojny napastniczej i imperializmu. Chociażby w roku 1920 podczas demonstracji pierwszomajowej, o czym nie usłyszycie z oficjalnych mediów, nie usłyszycie z oficjalnych podręczników historii, ale wówczas domagano się sprawiedliwego pokoju, pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie, z udziałem Ukrainy, również głosu Ukraińców. Sprzeciwiano się imperializmowi zarówno kapitalistów polskich, jak i imperializmowi rosyjskiemu, wówczas jak to określano. W latach 30., szczególnie XX wieku, w sierpniu organizowano z kolei tak zwane dni antywojenne. Przeprowadzano je w sierpniu dla upamiętniania wybuchu wojny światowej, pierwszej wojny światowej. Osobno przeprowadzali akcje komuniści, osobno socjaliści z różnych organizacji, ale też zdarzały się akcje jednolitofrontowe, zwłaszcza na poziomie regionalnym. I tak w roku 1933, pomimo zakazu ze strony sanacyjnych władz, Czerwony Front Młodzieży zorganizował w Warszawie wielki wiec przeciwko wojnie imperialistycznej z udziałem tysięcy uczestników. Nie była to demonstracja komunistyczna, lecz połączonych sił socjalistów polskich i żydowskich, różnego rodzaju organizacji kulturalnych, młodzieżowych, sportowych, z dużym udziałem na przykład sportowców warszawskiej Skry, robotniczego klubu sportowego Skra. Do zebranych przemawiał między innymi Stanisław Dibuła, jeden z liderów PPS i organizator organizacji młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. On ostrzegał wówczas zebranych, że wojna rozpętana przez kraje kapitalistyczne ma być narzędziem odwrócenia uwagi od rewolucji społecznej. Czyli jasno już wówczas wiedziano, że alternatywą dla wojny imperialistycznej i militaryzmu jest działalność społeczna, jest rewolucja społeczna, domaganie się zmian systemu.
W miarę czasu akcenty antywojenne były coraz częściej obecne na demonstracjach pierwszomajowych. Na przykład w momencie, kiedy sanacja zakazywała dni antywojennych, to spora część tej agitacji antymilitarystycznej przenosiła się na legalne zwykle demonstracje pierwszomajowe. Tutaj macie zdjęcie z Łodzi z roku 1936. Nie jest to wbrew pozorom żadna grupa komunistyczna, jak gdy opublikowaliśmy to na profilu Historii Czerwonej na Facebooku, niektórzy komentatorzy twierdzili, tylko to są członkowie Bundu oraz organizacji młodzieżowej TUR, którzy wystąpili 1 maja w Łodzi z hasłem przeciwko planom sojuszu sanacji z austriackim akwarelistą wymierzonemu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Działalność antywojenna to nie tylko agitacja na demonstracjach, również Polski Ruch Robotniczy czy też organizacje kulturalne związane z ruchem robotniczym w Polsce przyczyniły się do powstawania różnego rodzaju dzieł artystycznych sprzeciwiających się imperializmowi. Powstawały wiersze antywojenne, na przykład Do prostego człowieka Juliana Tuwima z roku 1929, za który Tuwim bardzo się naraził sanacji. Tekst tego wiersza znajdziecie w opisie filmu, link do posta na naszym profilu, w którym jest pełna treść tego wiersza. Pojawiały się też piosenki antywojenne, na przykład Niech żyje wojna, autorstwa Lucjana Schönwalda, jednego ze współtwórców takiej lewicowej grupy artystycznej. Piosenka Niech żyje wojna była śpiewana między innymi przez barda warszawskiej ulicy Stanisława Grzesiuka, a jej wykonywanie za czasów sanacji oficjalnie było nielegalne. Można się było narazić na areszt za tak zwaną obrazę państwa, obrazę armii i działalność antypaństwową. Również odnośnik do pełnego tekstu Niech żyje wojna znajdziecie w opisie tego filmu. Więc zanim zaczniecie w mediach społecznościowych powielać propagandę którejś ze stron obecnie toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej, uznawać wszystkich negujących znaczenie NATO za tak zwane ruskie onuce, używając obrzydliwego języka prawicowego ekstremisty Sakiewicza i jego paranoicznej, skrajnie prawicowej grupy, zanim zaczniecie nawoływać do bombardowania kogoś, Rosji lub rzekomych banderowców na Ukrainie, zanim zaczniecie wzywać, aby umożliwić Polakom zaciąganie się na wojnę w Ukrainie, no to pomyślcie. Lewica w Polsce, ruch robotniczy miał jednoznaczne stanowisko wobec imperializmu. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia, na przykład do czego prowadził sanacyjny militaryzm i potrząsanie szabelką, skłócenie się ze wszystkimi prawie że sąsiadami Polski, próby sojuszu z akwarelistą. Tu można powiedzieć, że akwarelista rozczarował sanację w roku 1939, przyjmując bardziej agresywne stanowisko wobec Polski. Samobójcza polityka z punktu widzenia obecnych czasów. No, warto się uczyć historii, aby nie powtórzyć tych błędów, nie powielać. Nie przedawkujcie militarystycznej propagandy, jak niektórzy tutaj widoczni współcześni komentatorzy. Pamiętajcie, że na wojnie zawsze tracą nie politycy czy wielcy kapitaliści, lecz zwykli ludzie. Naszymi przyjaciółmi powinni być ludzie, którzy w Rosji czy na Ukrainie sprzeciwiają się wojnie i militaryzmowi. Naszymi braćmi są ludzie pracy z innych krajów, a przeciwnikami powinni być wyzyskiwacze, kapitaliści, ci, którzy chcą na wojnie skorzystać, również na przykład wykorzystując uchodźców jako tanią siłę roboczą, gnębiąc tych uchodźców w jakiś sposób, który przyniesie im korzyści.
Było trochę współczesnych odniesień, ale nie mogłem się dzisiaj powstrzymać. Historia jest nauczycielką życia. Warto się uczyć, aby jej nie powtarzać błędów. Dziękuję, tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś komentarze, sugestie, chcecie zaproponować nowe tematy do felietonu, piszcie w komentarzach. Kontaktujcie się również mailowo ze stowarzyszeniem, a ja dzisiaj dziękuję.